Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś porozmawiamy o tym, jak poradzić sobie ze zjawiskiem niewspierania w pasji przez rodziców. Ja z autopsji nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ moi rodzice wspierają mnie w pasji, ale wiem, że wy macie ten problem i zauważyłam to pod poprzednim filmem, gdzie był komentarz właśnie o tym i zalajkowało go naprawdę dużo osób. Więc porozmawiamy sobie o tym. Wsparcie w pasji jest bardzo ważne. Dzięki temu czujemy się zmotywowani, lepiej nam wychodzi i po prostu czujemy się zwyczajnie lepiej. Moment, w którym rodzice nie wspierają nas w pasji, jest dosyć smutny. I już nie chodzi nawet tutaj o na przykład nieprzyjeżdżanie na treningi, bo niektórzy rodzice nie mogą sobie na to pozwolić, ale jeżeli już jest sytuacja, w której rodzic nie przyjedzie nawet na zawody dziecka, to jest to już trochę przykre i demotywujące. Ja nie rozumiem takiego zachowania ze strony rodziców, bo jest smutne zwyczajnie. Gdy robimy coś, gdy progresujemy, dochodzimy do jakiegoś etapu wyższego i chcemy pokazać siebie, a nie ma na naszym debiucie, na naszych zawodach rodziców, którzy poparliby to, powiedzieliby: świetnie, jestem z ciebie dumny. Jak sobie radzić z takim zachowaniem? W sumie niezbyt się da. Możemy znaleźć sobie przyjaciół, którzy będą nas wspierać w pasji, też tą rodzinę, o tym rozmawiać, ale jeżeli rodzice, mimo prób, jeżeli jakieś czynimy, na przykład próbujemy zainteresować ich chociaż tym, i oni nadal nie interesuje ich wasza pasja i w ogóle nie traktują tego poważnie, to zwyczajnie nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Jest to przykra prawda, ale niestety prawda. Z drugiej strony może właśnie taki brak wsparcia może w przyszłości prowadzić do takiej większej, nie wiem, siły woli, siły generalnie psychicznej, że mimo właśnie uniedogodnień, jakichś losu, jesteśmy w stanie poradzić sobie z różnymi sytuacjami, wyjść z nimi z wysoko zadartą głową. Więc są dwie strony medalu. Ja jednak jestem zdania, że wsparcie jest bardzo ważne i wolałabym mieć wsparcie i radzić sobie gorzej z jakimiś sytuacjami, niż wsparcie nie mieć i być takim super silnym psychicznie i stabilnym. Możecie założyć bloga, fanpage, na którym będziecie właśnie dzielić się swoimi jakimiś przemyśleniami i wtedy otrzymywać oparcie od innych osób, właśnie, które nie są związane z wami. Na pewno nie będzie przynosić to takiej ulgi, jeżeli wsparcie dawaliby rodzice, zainteresowanie, ale trzeba sobie jakoś radzić. Ten problem ma takie głębsze podłoże. Obserwujemy go też na innych płaszczyznach życia, nie tylko w jeździectwie. Rodzice, których totalnie nie obchodzą dzieci, dziecko mówi, że się nudzi, wlepiają tylko tableta albo jakiś komputer w rękę i baw się, graj. I tacy rodzice, którzy nie dają oparcia, byli, są i będą. Nie chcę teraz mówić, że macie jakichś beznadziejnych rodziców, jeżeli nie dają wam wsparcia, ale myślę, że rodzice jednak są po to, żeby to oparcie dawać. Żeby dziecko czuło się bezpieczne, doceniane i kochane. Żeby właśnie ten rozwój psychiczny był prawidłowy i zdrowy. Często wynika to z ich uprzedzeń, że nie można z dzieckiem rozmawiać tak jak z dorosłym, że nie można dziecka traktować na poważnie, bo to jest tylko dziecko. To jest zdecydowanie bardzo krzywdzące, ale to jest taki, no powiedzmy, temat już bardziej nie na ten kanał, bo wiadomo, to jest kanał o jeździectwie. W każdym razie, jeżeli nie otrzymujesz wsparcia od rodziców w pasji, to polecam znaleźć kogokolwiek, kto te wsparcie będzie ci dawał. Wiem, że to brzmi tak banalnie, o, niweluj problem, że to jest takie wow, łatwe. Wiem, że nie jest, ale uwierzcie mi, pomaga. Dobra, mam nadzieję, że taki filmik pogadankowy wam się spodobał, że rozumiecie, że u takich rodziców najczęściej nie zniweluje się już tego problemu. Ode mnie to by było na tyle, ja się z wami żegnam, na razie!